Jak już nawet Józef zaśpiewał, to bowta się. Jadymy! Pan rolnik ora pole, śmiga za dnia traktorem, ciężka praca na co dzień, już od kilku pokoleń. To pora by już stawać, by nie brakło mu siana. Zagląda do Adama, co ma warsztat i kanał, bo Ursus nie domaga. Ma czerwone Ferrari, niska emisja spali, gdy na żniwach odpali. U sąsiada czuć zawiść, taki fajny, taki elegancki. W kilku słowach Jaro oznajmił. Pan rolnik ora pole, śmiga za... Dobra, znalazłem przyczynę. Jest. Jest winowajca. Zobaczcie. Gwóźdź. Gwóźdź programu. O. Dzisiaj jest już wieczór, także taki wstęp tylko nagrywam. Jak to wygląda. Chudemu trochę ciężko wozić tą ziemię. Zobaczcie, jak było mokro. Cały się topił, aż butniki pościągałem. Bo całe koło wpadało. Znaczy całe nie, ale pół. Aż dzisiaj całkiem inaczej, wszystko sucho. Robi się beton po prostu. Trzeba to rozbić, bo znowu się przyjdą upały i znowu się beton zrobił. A tak to tyle deszczu spadło, to trochę to wszystko namiękło. Także bierzemy się. Najpierw robię koło. Gwóźdź programu. Teraz jak te lewaruję te koło, to pewnie nie jeden z was myśli sobie to co ja, nie? Czyli co? Zrobiłem bardzo duży błąd, montując tutaj siłowniki jednostronne. Boże kochany, przecież ja i tak kupowałem tu nowe siłowniki, a te dwustronne naprawdę były niewiele droższe niż te jednostronne. Ale to wiecie, wiecie o co chodzi. Zabrakło doświadczenia po prostu. Drugi raz już bym tego nie zrobił. Kupiłem sobie siłowniki dwustronne. Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj odcinek cały będzie poświęcony JCB. Dzisiaj JCB głównym tematem odcinka, czyli niwelacja terenu, część dalsza. Pompujemy z przodu 5, z tyłu 3. Później sobie umawiamy co i jak robimy. Chłopak przyjechał. Sprawdzimy sobie poziom płynów, jak to wygląda. A wygląda tu nawet dobrze. O, bo olej był zmieniany. Olej jest. Pół stanu. Płynu trochę. Ale jest. Mieści się między minimum a maksimum. Dobra. Później się zweryfikuje po pracy. Dobra, płyny są. Damy chłopakowi, nie chcę pojeździć. O. Paliwo jest. Chłopak może śmigać. Pierwszą łyżkę nabierzemy. Zobaczymy jak to idzie. Rozgrzejemy maszynę chłopakowi. Usana jest ta ziemia, dlatego tak jak wam pokazywałem co się stało z łyżką traktorka, bo z łyżką traktorka co się stało, że ten siłownik jednak piaskowa ziemia tak się nie usa jak gliniasta.
i takim teleskopem to fajnie się ziemię przerzuci. No panie, będziesz jeździł? Chodź, chodź panie, chodź, proszę. Ja traktorkiem trochę powożę, proszę. Dobrze, tutaj rozgarnij, ja idę Toyotę przestawię i siada, jeździ. A później trochę za to ten, bo ty też dobrze szpadlem operujesz, nie? Dobra, czekaj. Nie? Chłopak zadowolony, pojeździ sobie. A my zabierzemy tą przyczepę tamtą. A my... Tak, zabierzemy tą przyczepę. Dobra. Ja pojeżdżę traktorkiem. Teraz jak widzi, że mu pomaga ładowarka, to może nic mu się w nim nie popsuje. O, masz. Będzie czy nie? Uda się? Uda się. Dobra. Dobra, bo z tyłu coś tam stoi. Pojedziemy tam, z tamtej strony. Zobaczyć jak będzie szło. Powinniśmy się tu zmieścić. O. Pewnie, że się zmieścimy. Będzie dowoził ziemię, a ja będę rozciągał ją. Robota będzie szła. Ojej, rozsypałem. Jak coś to na chłopaka będzie. O, trochę przesypało. Zaraz kawę spiję, będziemy. Zaraz to rozkantuję.
odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. O, teraz jest fajnie koła zmieniać. O to mi chodziło. Na dwustronny to by się podniósł i o, teraz można sprawdzić. Ośka luźno pracuje. O, luz na łożysku gdzieś jest. Widzicie? Zawsze można sobie tak posprawdzać. Na fajran trzeba kapturki pościągać i podociągać te łożyska. Tu? Tu nie ma. Małe sprawozdanie po godzinnej pracy chłopoka. Zobaczcie, ładowarka robi robotę. Była hałda ziemi, nie ma hałda ziemi, nie ma hałdy ziemi. A ja myślę, że tej ziemi było, będzie za dużo. A chłopok to tu porozgarniał, tam porozgarniał. I chyba będzie mało. Będziemy tam to rozplantowywać i zobaczymy. Przemieszamy kultywatorkiem. Jak to będzie wiadomo. Tutaj jeszcze taki dołek jest, nie? Chłopok chce pojeździć, on lubi głaskać. Jak to robota dobrze idzie, to będzie jeździł, aż paliwo mu się wyczerpie. To dobrze, chociaż dobrze zrobi. No dobra, biorę cię dalej za robotę. Zobaczcie, niektórzy się śmiali, Rafał zwariował, graty kupuje. Chyba już pogorszyło się, a tu zobaczcie. Grat, bo grat, ale jaki pożyteczny grat. O, teraz to coś zruszę, znowu się porówna. Elegancko, jestem zadowolony z zakupu tego. Kosztował tyle, co nic. Teraz ładnie sobie porozciągam trochę tą ziemię. Także robi robotę. Takie a la włóka by się przydała. Jeszcze może bardziej by porozciągała, ale jest ok. Działamy. Praca w re. O, tam jeszcze łyżkę przywiozę i chyba może ze dwie i na razie starczy. To i tak się uleży, to jeszcze trzeba będzie dosypać. Już mi tam łyżką nie jest. Nie, ja sobie sam dowiozę. No to na tył. Proszę. My ciężko pracujemy, a tam co się dzieje? Grille, nie grille. Chłopok, jaka to sprawiedliwość. Co? Jeszcze górka tam się. No to no jest. To ja idę łyżkę, przywiozę sobie tam na ziemi i będę rozgarniał. A to by tu. Idziemy na grilla, kurwa, bo pierdolą, zegrą wszystko. Idziemy na grilla? O ja. No to idziemy. Przerwa. Widzimy się po reklamie. Była hałda ziemi. No właśnie. Była, już nie ma. Wydawało mi się, że tej ziemi będzie za dużo. A jest w sam raz. Chyba, że to się jeszcze uleży. To trochę się dowiezie, ale... Poszło. Chłopak sobie pojeździł, chociaż ładowarką. Zapytamy się go, czy chociaż, nie wiem, loda postawi za tą jazdę. Panie?
A za to, że sobie pojeździłeś, jakiegoś loda postawisz? No bo ja miałem jeździć. No, nie postawi nawet loda. Cały dzień pojeździł, nawet nic nie odwdzięczy się. Powiem wam tak. Najważniejsze jest zrobione. Plan dnia jest wykonany, czyli po prostu te dwie hałdy ziemi są jak gdyby rozwiezione. Jeszcze brakuje tutaj jak gdyby spadków, poziomów i tak dalej. Dlatego chłopak pojechał. Po swojemu trochę to podrównam, aczkolwiek nie będzie to ostateczne równanie, dlatego że miejscami jest ziemia bardziej zagęszczona. Teraz brakuje takiego dopieszczenia. Do pchania ziemi to lepiej jedynką. O, piękna sprawa teraz, ta. Tutaj też jest troszeczkę górka, tam jest górka. Najlepiej to się tam, jak stanie koło busa, to fajnie to widać. Tu prawie że dobrze. Tam jest dołek koło tego schodka. Tą górkę trzeba zepchnąć, ten dołek. No wszystko na raz się nie zrobi, ja wiem o tym. Dobra, tyle co widzę, to zrobię. Stąd w ten dołek, tak? Kładowarka stoi metr i tam jest koło schodków dołek. Ok. Po tak ciężkim dniu pracy należy się porządne mycie. Także myjemy. Nie, że jemy, tylko że umyję ten, ładwarkę. No i teraz jeszcze długa podróż przede mną, żeby odprowadzić ładowarkę. Szkoda, że za mną coś jedzie. To jest okazja sprawdzić, czy ten licznik tutaj co jest, wskazuje wiarygodną prędkość. 22 na godzinę pokazuje. Według tego licznika chyba nie ponad 25, czyli nie jest to dokładnie. No dobra, teraz nas wyprzedza, to nie zobaczymy. To nie jest nasza prędkość. O, dobra, bo o 21. To jest nasza prędkość. Czyli ja tak sobie jadę, a wam dziękuję za wytrwanie do końca. Życzę wam miłego dnia albo tygodnia. Także kabusia na drogę, wasze zdrowie, także do zobaczenia, na razie, cześć. Czapek chłopoka, ale ładnie, co? Muszę aż pokazać wszystkim, jaki ładny. Tutaj też ładnie widać. Elegant. No tylko światełka nie ma, nie? Trzeba dokupić i będzie. No tył elegancko. Ja tak fajnie wygląda. Idziemy przyczepę zobaczyć. Panie, pierwszy raz masz chyba tak, będziesz miał tak sprawny sprzęt. No. Nie? Podnieś baruję do góry i sobie zrobię kostkę. I odblaski i... Tak powinno być właśnie. Tak i tak. No, no. Opony dobre. O. Proszę bardzo. Tak powinno być. A były te czerwone, wie, zamontuję na uchlapacze. Teraz fajnie wygląda, nie? Bardzo dobrze. Te uchlapacze, te. Dobra, hej. Uleżałem go na